call me Bucky New. Lucky that I'm innocent. If I didn't have no muggles, I'd be menacing. How about new rapping? Co to jest Smenty? To magiczny eliksir mojej prababci. Jeśli nie dasz mi spokoju, to rzucę na ciebie klątwę. Max, ty jesteś taki złośliwy dla wszystkich? Nie jestem złośliwy. To tylko głupi pomysł. Otwórzcie natychmiast drzwi! Zapłacicie za to! A więc dzisiejszym tematem jest miłość. Kto może mi powiedzieć, czym jest miłość? Moją prawdziwą miłością jest cmentarz. Jestem zakochany w naszej wiedźmie. Co? Cóż, zakochanek? Świeżak, zamkniesz się czy nie? Nie. Haha, frejentce miłości. Zabawne! Wcale, że nie. To dzięki niej przeszłam na dietę. Frejerze, siadaj! Twój gość przyprawia nieomdłości! Trudno. Jeśli nie dasz mi spokoju, to rzucę na ciebie klątwę. Nie obchodzi mnie to. Nie boję się klątwy mojej ukochanej. Panie Max, ja powiem, czym jest prawdziwa miłość. Posłuchajmy, co mówi Laura. Powie nam, czym jest miłość. Dawaj, Lauro. Słuchajcie, nie przerywać mojej dziewczynie! Ona wie, czym jest prawdziwa miłość. Dziękuję, Banjus. No więc, miłość to ja i Banjo cały czas całujący się w usta. Co się śmiejecie? Laura i ja zawsze całujemy się w usta. Jesteśmy najlepszą parą na kampusie. Dziękuję, Banjus. Dziękuję, Lauro. Fajnie. Kamil, a według ciebie czym jest miłość? Dawaj, dzieciaku, osiedź nad swoją wiedzą. Miłość jest wtedy, gdy para jest razem na całe życie. Jak pingwiny. Bo jak coś, to pingwiny wybierają partnera raz na całe życie. To było bardzo poruszające i ciekawe. Żadne pingwiny. Miłość to ja. Tak bardzo kocham braci, że nigdy ich nie opuszczę. Jem z nimi, śpię z nimi, nawet biorę z niej prysznic. Kaczka, czy ty jesteś głupi? Dlaczego zabierasz z braćmi prysznic? To trochę dziwne. Mówiąc o pingwinach, miałem kiedyś jednego. Jak ktoś nie wie, to chodzi o panią Kasię. Pamiętacie? Nauczyciel Max został przez nią rzucony i cierpi. Wiem, nauczyciel Max! Nie, kondylanie. Opuść klasę, a jutro przyjdź ze swoimi rodzicami, to sobie porozmawiamy. Po co, panie Max? Powiedziałem prawdę. Za przeszkadzanie. I podnieś rękę w ten sposób, zanim cokolwiek powiesz. To jest głupie. Proszę nie dzwonić do rodziców. Cześć wszystkim. Jestem waszą nową trenerką jogi. Nazywam się Teresa. Jestem teraz w środku zajęć, a ty mi przeszkadzasz. Zaraz pójdę. Chcę tylko zrobić ankietę. Kto chce ze mną ćwiczyć jogę? Podnieście ręce. Ja! Osobiście nie chcę robić jogi. Nie mam na to czasu. Dobra, zapiszę, że Max nie chce ćwiczyć jogi. Do zobaczenia na treningu. Miłego dnia. I następnym razem nie ma ankiet na zajęciach. Rozmawiamy o miłości. Hej, Smenty! Kurde, znowu nie ma miejsca. Co do miaska? Bańka, będziesz musiał zająć inny stolik. Ta szalona dziewczyna tam. A, bo jest na stojąco! Jak słoń! Nie jestem koniem. Kolego, poczekaj! Skończę to szybko, a ty usiądziesz na moim miejscu! Hej, Bąbelku, mam pomysł. Usiądź. Spadaj, nie siądę na twoich kolanach. Chodź, proszę. Hej, Banka, przestań. Co chcesz? Nic. Hej, Smenty, co słychać? Widzę, że masz wolne miejsce. To co, mogę usiąść z tobą? Po prostu nie chcę siedzieć z tymi frajerami. Obiecuję, że nie będę się orbał. Apetyt, frajerze! O rany, mój lunch! No co, Bańka? Dobre było? Szybko to zjadłeś.
Smenty nie zrobiła tego celowo. Dotknęła go dłonią i przeprosiła. Aha. Ludzie, widzieliście to? Smenty się mega popisuje. Może jest wegetarianką? Przydałoby mi się teraz trochę trawki. Bobel, czy ciebie pogięło? Hej, ty gamoniu, dlaczego mnie wyzywasz? Bąbelku, jeśli chcesz, mogę podzielić się z tobą lunchem. Ja też, kumplu. No super. Dziękuję wam, przyjaciele. Bańka, nawet nie patrz na mój lunch. Jestem głodny, nie dzielę się. No to nie. Cześć wszystkim. Miło was widzieć na moim treningu. Zaraz zaczniemy jogę. Zakładam, że ostatnia trenerka niczego was nie nauczyła. Zaczniemy od podstaw. Pozycja lotosu. No dobrze. Pamiętajmy o prawidłowym oddychaniu. Wdech i wydech. To bardzo dobra nauczycielka jogi. O rany, muszę sobie piernąć. Bumble, nie rób tego. Gabi, nie podoba mi się nasza nowa instruktorka jogi. Ta, nauczyła się kilku ćwiczeń i robi popisówę. Wynośmy się stąd. Chodźmy. Psst, Olive, wynosimy się stąd. Idziemy. O, dobrze, że stamtąd poszłyśmy. O, dziewczyny, patrzcie, kto tu jest. No hej, Cmentas! Dziewczyny, może pójdziemy, co? Nie czuję się dobrze w jej pobliżu. A co my tu robimy? Wolisz makijaż zamiast jogi? Nie twoja sprawa, co robię. Możesz powiedzieć, skąd jest ta super tandetna sminka? Ta szminka jest wycofana z rynku. Zrobiłam ją sama z trujących ziół. Możesz ją wypróbować. Co? Nie, zabieraj! Dziewczyny, mam pomysł. A co jeśli zamkniemy naszą wróżkę w toalecie? O tak! Zróbmy to! Ciao, kakao! Otwórzcie natychmiast drzwi! Zapłacicie za to! Czy ktoś mnie słyszy? Słyszysz mnie? Tak! No kurde, niech ktoś otworzy te durne drzwi! O, wygląda na to, że wiedźma jest zamknięta i nie może się wydostać. Musimy jej pomóc. Nie, stary, ja odpadam. Nie wejdę do damskiej łazienki. Cóż, zostań tam, ja pójdę pomóc. Pff, ale bohater, powodzenia. Cmentarz, to ty? Tak, to ja. Proszę. Gdzie te wredoty? Że co? Nikogo nie widziałem. Dziękuję, Kamil. Pomogłeś mi. Jestem ci dłużna. Nie ma za co. Myślę, że każdy by to zrobił. Ona jest dziwna. Joga jest trudna. Nie moja rzecz. Hej, Max. Mam dla ciebie propozycję. Zrób to szybko. Mam tylko chwilę wolną. Jestem zapracowanym nauczycielem Max. No to szybciutko, słuchaj. Co jeśli wszyscy nastolatkowie mieliby taki sam strój na jogę? To by ich zjednoczyło na treningu. O, to niemożliwe. Ale czemu? Ponieważ wierzę, że każdy nastolatek ma swój styl. To nie są roboty w fabryce, które wyglądają tak samo. Max, ty jesteś taki złośliwy dla wszystkich? Nie jestem złośliwy, to tylko głupi pomysł. O, cześć nauczycielu Max, cześć Teresko. Hej oficerze Czesek. Czesek, czego chcesz? Teresa i ja rozmawiamy o nowych strojach do dzieci. O, nowe stroje to fajny pomysł. Czesek, wynoś się stąd, zabieraj się do pracy, jeszcze przyjdzie kolejny intruzji, co? Dobra chłopcy, powinnam chyba już iść. Czesek, do zobaczenia w restauracji, tak jak rozmawialiśmy. Dlaczego Czesek miałby być interesujący?
Pokazałem dziś teraz te wszystkie sekretne miejsca na kampusie. Czesiek, jakie sekretne miejsca? O czym mówisz? Nie mamy żadnych kryjówek na terenie kampusu. Teresa, nie wierz mu. On cię oszukuje. Są, są, tylko o tym nie wiesz. Dobra, chłopcy, powinnam chyba już iść. Czesiek, do zobaczenia w restauracji. Czesiek, zwariowałeś? Jakiej restauracji? Chcesz mieć kłopoty? Nie, no co ty? O, Max, spójrz, nadchodzi dyrektor. Czesiek, nie żyjesz. Hej, dzieciaku, chcesz, żebym przetestował twojego grysika? Mam nadzieję, że nie rzucisz na ścianę. Nie panikuj, Banjo, wszystko będzie dobrze. Nie ufasz mi? No ufam. Okej, to dawaj. Przepraszam, dzieciaku, nie chciałem tego zrobić. Jesteś głupkiem. Moja noga, ale boli. Kamil, wszystko z tobą okej? Nie bardzo. Myślę, że coś mi jest w nogę. Wiem, jak ci pomóc. A jak? Jesteś lekarzem? Nie. Wypij to. Co to jest, Smenty? To magiczny eliksir mojej prababci. Nie martw się, będzie dobrze. Mam nadzieję, że nie poczuję się gorzej. Ale gorzkie! Teraz spróbuj wstać. Ból powinien ustąpić. Smenty, moja noga serio już nie boli. A nie mówiłam? Teraz jesteśmy kwita. Pomogłeś mi, a ja tobie. Kochani, dawajcie cmentarzowi dużo lajków. To naprawdę fajna dziewczyna. A jeśli chcecie kolejne magiczne odcinki, subskrybujcie kanał, wciśnijcie dzwoneczek i czekajcie na nowe odcinki. Pa, pa!